Szanowni Państwo, tak tytułem wstępu, tu będzie parę rzeczy bezpośrednio z rynku, parę rzeczywiście z patologii, parę z przestępczości. Ja jestem przede wszystkim praktykiem. Zajmuję się ściganiem przestępczości na rynku sztuki i szukaniem patologii na tych rynkach. To prawda, że jestem rzeczoznawcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nie mogę formalnie dzisiaj pracować dla podmiotów prywatnych z racji funkcji, to rzeczoznawca dostaje taką zieloną pieczęć i ją przybija w odpowiednich miejscach. Możemy pracować więc na rzecz instytucji publicznych, ale to nie znaczy, że ja nie mogę mówić o pewnych sprawach. Będę Państwu chciał pokazać parę spraw. Wczoraj się wydarzyła taka straszliwa rzecz na jednej z aukcji. Zdjęliśmy kilkanaście falsyfikatów w Warszawie. Inaczej przestraszyliśmy, można tak powiedzieć. Jak mówię my, to Państwo, my Państwo polskie. Przestraszyliśmy jeden z domów aukcyjnych, zaczął ściągać falsyfikaty z aukcji. Ale problem jest naprawdę gigantyczny, dlatego że my dzisiaj oceniamy poziom prania brudnych pieniędzy na rynku sztuki, a poziom przestępczości na rynku sztuki, patologii jest gigantyczny w Polsce. Taki gigantyczny, niespotykany. No i teraz jest pytanie, co z tym można zrobić i na ile poszczególne działania są skuteczne. Dobrze, szanowni Państwo, zobaczmy, jak to generalnie wygląda. Taka jest szacunkowa wartość międzynarodowego rynku sztuki. My na co dzień rzeczywiście współpracujemy z takimi instytucjami jak chociażby FBI, nie tylko UNESCO, tak delikatnie, ale rzeczywiście z takimi poważnymi. No i to, co Państwo tutaj widzicie, czyli ten dragon pokazujący, że obroty na międzynarodowym rynku sztuki to jest około 60 miliardów dolarów, z czego 8 miliardów to jest nielegalny rynek, ale to jest ten nielegalny rynek, który udało nam się w ogóle przyskrzynić. Czyli nie, to nie są te szacunki, jaka jest ta ciemna strona, ile jest rzeczywiście tych transakcji jeszcze nielegalnych. To jest ten, który udało nam się w ostatnim czasie wszystkim Państwom przyskrzynić. To jest gigantyczna, to jest olbrzymi obrót. I teraz jest pytanie, jak my się w tym kształtujemy, a przede wszystkim, czy rzeczywiście można pokazać to w takiej sytuacji jak tutaj już. To jest, jaki jest procentowy udział czarnego rynku, szarego i białego rynku. Biały rynek to jest taki legalny, klasycznie legalny rynek. Szary to jest taki, gdzie my się cały czas zastanawiamy, czy te transakcje rzeczywiście w poszczególnych obszarach są legalne, czy nie. No i wreszcie czarny rynek to jest taki, że my z góry wiemy, że od tutaj mamy do czynienia z klasycznym praniem brudnych pieniędzy albo innych rzeczy. I nikt z Państwa na poziomie zarówno polskim, jak i międzynarodowym jest w stanie Państwu powiedzieć, jaki to jest udział procentowy. Ile z białego rynku, ile z szarego, ile jest takiego czarnego. To, co nas jeszcze bardziej interesuje, to jaki jest udział procentowy rynku aukcyjnego do rynku antykwarycznego i galeryjnego. Bo jest takie przekonanie, nie wiem skąd ono się bierze, jest taki pierwszy mit rynku aukcyjnego, że oto rynek sztuki to jest przede wszystkim rynek aukcyjny. A w rzeczywistości tak nie jest. Zarówno na poziomie światowym, europejskim, jak i polskim, rynek galeryjny i antykwaryczny przewyższa rynek aukcyjny. Dlaczego jest więc tak, że my tak często mówimy o tym rynku aukcyjnym? Ano dlatego, szanowni Państwo, że on jest takim rynkiem publicznym, najłatwiej go widać. Wszystko, co się dzieje na rynku, wszystkie, czyli jak wypłynie 3-4 falsyfikaty na rynku aukcyjnym, to oczywiście wszyscy mówią, rynek sztuki cały, to są same falsyfikaty. Jak tam pojawi się jakiś obiekt z kradzieży, to wszyscy mówią, o, zobaczcie, co się dzieje na rynku sztuki. Łatwość formułowania opinii i ocen w oparciu o rynek aukcyjny często zaciemnia nam bardzo mocno obraz. Jaka jest przyszłość? Przyszłość jest taka, że rzeczywiście rynek galeryjny będzie przerastał rynek aukcyjny z jeszcze jednego powodu. Do rynku galeryjnego i tego antykwarycznego należy także sztuka współczesna, czyli ten rynek pierwotny. I on z kolei powoduje, że tutaj będą przerastały obroty. Ja chciałem pokazać Państwu porównanie dwóch państw. Po lewej stronie macie Państwo Austrię, to są nasze własne już rzeczy wewnętrzne, takie jak my przygotowujemy często dla służb. Po prawej stronie macie Polskę. Wcześniej pokazywałem Państwu w miliardach dolarów, jaki jest obrót. Austria i rynek aukcyjny to jest 0,15. Natomiast rynek antykwaryczny i galeryjny to jest 1,37 miliarda. Gdy my spojrzymy sobie na Polskę, no to my mamy taki na poziomie 55 milionów dolarów, rynek aukcyjny na poziomie 55 milionów dolarów, około 53, powiedzmy sobie, rynek antykwaryczny. Co to pokazuje tak naprawdę? Ktoś by powiedział, no to w takim razie u nas się nic wiele specjalnie nie dzieje, no bo jeżeli to jest łącznie, jeśli na takim poziomie 500 milionów są obroty na rynku, no to ktoś powie, to przecież to jest właściwie nic.
to czym wy się tutaj zajmujecie, jeżeli to jest 500 milionów? Tyle tylko, że Polska jest tak specyficznym państwem w Unii Europejskiej, że są tak niedopracowane regulacje w zakresie obrotu dziełami sztuki, że my mamy na takim poziomie rynek nielegalny, który przerasta wielokrotnie rynek aukcyjny galeryjny. I to jest podstawowy problem, że my nie jesteśmy w stanie często uchwycić tego, ileż tego jest, tego nielegalnego. Dlaczego pokazuję Austrię i Polskę? Dlatego, że we wszystkich, tak jak przygotowujemy też analizę, bo nasi przyjaciele z innych państw przygotowują analizy dotyczące rynku, to oni nas strasznie doceniają. Poważnie Państwo mówią. Jak będziemy gdzieś do Wielkiej Brytanii, rozmawiamy sobie o rynku, oni mówią, fantastycznie. Dlaczego fantastycznie? Przecież u nas to nieważne. Naprawdę widać rynek wschodzący. Tam coraz więcej osób, nie że musi kupować, ale w ogóle interesuje się sztuką. I to naprawdę widać. I oni dostrzegają te rzeczy. Ja mówię, no tak, ale wiesz, ale jest mnóstwo różnych problemów. No to jest wszystko nieważne. Ze wszystkich tych państw, byłego tego bloku wschodniego, powiedzmy, tych właśnie demoludów tak zwanych, kiedyś popularnie, to Polska dzisiaj wygląda naprawdę najlepiej. My często sobie nie zdajemy sprawy, ja już teraz abstrahuję też o rynku sztuki, czy zostawiam na chwileczkę rynek sztuki z boku, jak rozmawiając z ludźmi na Zachodzie, właśnie tym, którzy operują w podobnych ramach, oni mówią, kurczę, naprawdę nastąpił skok w Polsce. Wiele się zmieniło, wy nie doceniacie też, narzekacie na wiele rzeczy, a wiele się zmieniło i tak samo ja mówię, no ja narzekam na rynek sztuki, widzę tam patologię i tak ja mówię, nie martw się, to się jakoś z czasem coś uda się wyczyścić, ale naprawdę widać zmianę. No dobrze, pokazuję Austrię, bo Austria jest dzisiaj uważana za kraj, który ma 1% obrotu światowego, nam widać po tych słupkach, tak, że dosyć mocno brakuje. Szanowni Państwo, bardzo często ludzie, którzy zajmują się rynkiem sztuki, pierwsze co zaglądają, to zaglądają do ArtInfo, jest taki portal. No i na tym ArtInfo wydaje się, że wszystko jest super. Mam pełne zestawienia, za chwilę, za 2 tygodnie się ukaże taki wielki katalog ArtInfo dotyczący tego, jak hulał rynek w 2018 roku. I teraz, żebyście Państwo zrozumieli, to nie jest tak, że Wojciech Szafrański przyszedł i się będzie mądrzy i mówi, nie, ArtInfo się myli. Tyle tylko, że w większości państw, nad chociażby rynkiem aukcyjnym, jest nadzór państwowy. To wygląda mniej więcej w ten sposób, że w takich państwach jak Szwajcaria, Belgia i tak dalej, ten nadzór jest nawet ścisły. To znaczy, nie ma takiej możliwości, żeby już na etapie samej licytacji były takie przekręty, jakie są w Polsce możliwe. Proszę posłuchać. W Szwajcarii urzędnik kantonalny pieczętuje wyniki aukcji. Odbywa się aukcja i urzędnik kantonalny pieczętuje te wyniki. Co więcej, siedzi w pierwszym rzędzie na aukcji i może uznać, że danego postąpienia w ogóle nie było, bo to bardzo często aukcjonerzy, tak jakbyśmy, jak ja bym był teraz aukcjonerem, tak? Byłbym teraz aukcjonerem, no i zaczynam licytację, mam bryk, nie, do takich rzeczy jest, tak? Jest 500, jest 100, jest 200, jest 300, jeszcze widzę, jest 500 i takie. W większości Państwo się koncentruje, ale z tyłu, nie widzą na kogo patrzy i dlaczego i gdzie tak naprawdę występuje postąpienie. To są takie klasyczne zachowania aukcjonerów na świecie, to są licytacje ze ściany albo z powietrza, to są takie zagrania. No i teraz jest pytanie, taki tutaj urzędnik kantonalny w Szwajcarii mówi, Szafrański, cofnij się do poprzedniego postąpienia, bo ja nie widziałem, gdzie rzeczywiście to postąpienie było. A ja mówię, nie cofnij się. On mówi, nie, to ja nie przypieczętuję tych wyników aukcyjnych. Jak ja nie przypieczętuję wyników aukcyjnych, to cała aukcja jest nieważna. Jesteście w dół. W Polsce wygląda to w ten sposób, wygląda całkowicie inaczej. My w modelu takim klasycznym należymy do mieszanego typu, jako jedyne państwo w Unii Europejskiej. Czyli nie mamy nadzoru państwowego bezpośredniego na rynku, nie mamy też systemu klasycznie wolnościowego. Mamy system mieszany, jedyne państwo w Unii Europejskiej. Wiecie Państwo dlaczego? Bo jest jeden głupi przepis, który mówi w ten sposób, że domy aukcyjne mogą poprosić komornika do tego, żeby mógł usiąść, tak? I uczestniczyć jako nadzorca, jak byśmy powiedzieli, nad aukcjami. Nie było jeszcze na rynku polskim od 1989 roku ani jednego takiego przypadku. Oczywiście nie należy mylić tego z aukcjami komorniczymi, jak komornik tam oczywiście jedzie, nie? Wtedy nie było ani jednego przypadku. Ale jak rozmawiacie Państwo z kolegami z Francji czy z Wielkiej Brytanii, mówią, Wojtek, co to wydać? Przecież to jest mieszany system. Wy macie przecież taki fakultatywny oto udział komorniczy. Szanowni Państwo, to powoduje, że jak nie są pieczętowane wyniki aukcyjne w takim klasycznym znaczeniu, to takie nawet ArtInfo nie ma wyjścia i musi sobie powiedzieć wprost. To my przyjmujemy wyniki takie, jakie rzeczywiście, znaczy nie jakie rzeczywiście, jakie były klepnięte na aukcji. Nikt nie sprawdza w Polsce, czy ten wynik jest rzeczywisty, czy nie. Poważnie mówię. Nikt.
Żadna instytucja w Polsce nie sprawdza tych rzeczy. To ma olbrzymie znaczenie, bo przecież ten wynik idzie w świat, tak? Są później notowania w Artinfo, są później budowane rankingi dotyczące tego, kto jest najlepszym domem aukcyjnym, kto jest gorszym, kto ma jakieś...